spotkania. Jest wójt gminy Brzeźnica, Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni oraz Centrum Kultury i Promocji Brzeźnicy. Już nie po raz pierwszy w organizację tej imprezy włączyło się Starostwo Powiatowe. Jest współfinansujący to nasze świąteczne, przedświąteczne spotkanie. Nasze stowarzyszenie chciała już 6 rok. Z racji tego, że mamy nowe władze powiatowe, no i tyle gości, mimo tak brzydkiej pogody, chciałabym przybliżyć, co nasze stowarzyszenie robiło w ubiegłym roku. Więc tak, 16 do 31 stycznia był wyjazd na Grüne Woche, targi do Berlina. Są to największe targi żywności na świecie, w którym promowaliśmy województwo małopolskie i Dolinę Karpacką. 28 lutego robiliśmy materii na uroczyste otwarcie naszego nowego spichlerza książki w Brzeźnicy. 6 kwietnia, rok temu, mieliśmy stoły wielkanocne też w 15 kwietnia przygotowanie poczęstunku na uroczystą sesję Rady Powiatu z udziałem delegacji ze Słowacji. 21 maja było zamówienie przez Polską Izbę Produktów Regionalnego i Lokalnego w Warszawie o zorganizowanie stoiska produktów tradycyjnych na konferencji dla eurodeputowanych pod nazwą Gospodarka, Unia, Biznes. Ta konferencja była organizowana w Krakowie. 1 czerwca nasze stowarzyszenie przygotowało stoisko na Dzień Dziecka dla Stowarzyszenia Dać Szansę Bić Niepełnosprawnych w Polsce. 8 czerwca nasz obecny dziecka zaprosił nas, żebyśmy przygotowywali poczęstunek na święto PSM-u w Szkodzie. 15 czerwca były wojewódzkiego małopolskiego gmachu w Kowalnicach i tam nasze stowarzyszenie zajęło pierwsze miejsce. 27 czerwca dzięki uprzejmości pana Wysła Artysa mogliśmy zobaczyć Sejm i zjeść obiad w restauracji. 28 czerwca byliśmy w Polsce. 7 lipca dostaliśmy zaproszenie do Antrybowa na spotkanie z ministrem Władysławem Kałyszem i marszałkiem Kutową. Była to taka konferencja o organizacjach pozarządowych. 13 lipca na rok zaczniki panie nasze wszystkie, nie wszystkie, ale też ile się dało, pojechały na wycieczkę do Trójnicy i tam mieliśmy taki postój w Łoszu Maurera, jak już mieliśmy w Łowice, to wieżka nasza Łącka. Prawdziwa to jest właśnie od pana Maurera. 19-20 sierpnia do finału wojewódzkiego małopolskiego gmachu na placu z Wolnicą. To z przykrością muszę stwierdzić, że miejsca troszeczkę nie zajęło. 29 sierpnia było przygotowanie warsztatu kulinarnego dla powiatu wadowickiego w imprezie promującej powiat i Dolinę Karpia pod nazwą Parki na Patelni. Była to impreza w Wolnicach. Tam zaprezentował się również nasz nowy zespół Czerwone Kowale. 30 sierpnia nasze stowarzyszenie wzięło udział w dożynkach wojewódzkich osiedli. 27 września zorganizowanie katalinów i też książki przy promocji zarysy ziemi w gminie Brzeźnica. Mieliśmy jeszcze stoły wigilijne, imprezę w Sosnowicach i wianki włączane. Później jeszcze była taka miła nagroda dla nas, bo nasz nowy ten zespół Czerwone Korale zdobył 1 miejsce w konkursie kolęd i pastorałek, który odbył się w Zatorze. Szanowni Państwo, taka impreza nie może się odbyć bez gości. Panie z kół gospodyń wiejskich przygotowały piękne stoły, natomiast jesteście Państwo tutaj z nami, nasi goście. Bardzo serdecznie chciałbym z tego miejsca powitać księdza kanonika Adama Lenarta, proboszcza parafii Brzeźnicy. Jest z nami również ksiądz diakon Niekryjowski. Witam bardzo serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Tadeusza Arkita.
Witam senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Pająka, który przybył do nas na swoją rodzinę. Witam Andrzeja Góleckiego, starostę powiatu radomskiego. Witam radnych powiatowych, Ewdeusza Kurtasa, Franciszka Szmudę oraz Mirosława Zybę. Witam bardzo serdecznie wójta gminy Rzeźnica, Władysława Antosa. Witam Jadwigę Kozioł, przewodniczącą Rady Gminy Rzeźnica. Witam Kazimierza Pasuca, zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Rzeźnica. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych w gminie Rzeźnica. Witam serdecznie wszystkich sołtysów z naszej gminy. Przywitajmy ich brawami. Jest z nami również wspomniany już Józef Ducha, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest również Alicja Kolasa z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zadonie. Witamy na Państwa. No i jak Państwo widzicie, wokół nas cały czas kręcą się przedstawiciele prasy naszej tutaj z Zadonickiej. W każdym niedługim czasie będziemy mogli zobaczyć tą naszą imprezę piękną, samojącą, pokazywaną w prasie no i na stronach internetowych.
bardzo się cieszę, że jak co roku spotykamy się na stołach, w tym przypadku wielkanocnych. Bardzo się cieszę i jestem zaszczycony, że przyjechali do nas goście, ale szczególnie bardzo witam mieszkańców naszej gminy, a tak bardzo szczególnie to witam wszystkie koła gospodyń z naszej gminy. Szanowni Państwo, nasza gmina to też i tradycja ludowa. To właśnie na dzisiejszym dniu, czy na stołach wigilijnych, tą tradycję ludową chcemy specjalnie pokazać. Chcą przedstawić nam nasze panie. Proszę zobaczyć w koło te stroje ludowe. Można zauważyć, że każde inne. Czy na tych stołach kulinaria, te smaki, które będziecie Państwo za chwilę kosztować. To wszystko panie nam przygotowują albo podtrzymują te tradycje, które z dawnych lat od swoich rodziców, babć przechowują i teraz nam tutaj pokazują. Bardzo się cieszę, że właśnie tą tradycję podtrzymujemy i przechowujemy, by pokazać społeczeństwu. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie wiosennym. Wczoraj wiosna, pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. No dzisiaj troszkę jest pod chmurką, ale wiosna w pełni. Wszystko budzi się do życia. Myślę, że ten nastrój też będzie na nas przechodził. Jesteśmy właśnie na dniach Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim pokoju, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Ja chciałem serdecznie podziękować za możliwość kolejnego spotkania się z Państwem w tak sympatycznym momencie, w okresie przedświątecznym. I to oczywiście czas spotkań, czas życzeń świątecznych. Przeżywamy ten czas przed świętami w sposób szczególny, bo zanim przyjdzie ten moment radosny, kiedy będziemy się cieszyć, przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie, to jest czas takiej refleksji, zadumy nad wszystkim, co nas otacza i nad tym, co robimy. Życzę Państwu, aby ten czas dał nam takie poczucie wewnętrzne, że stać jest z nas również na to, aby codziennie moimi krokami dawać innym ludziom nadzieję, dostrzegać tych, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, a te święta niech wszystkim tutaj obecnym, szczególnie tym, którzy nie mogą być na takich spotkaniach, tym, którzy są chorzy, mają różne problemy, te święta niech przyniosą autentyczną nadzieję płynącą z radości Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi, Stowarzyszeniu za zaproszenie. Dodatkowo jeszcze podziękowania kieruję w stronę Koła Gospodyń Drewnicy, bo i Pani Szefowa Cholentotka zaprasza mnie również na to, żeby tutaj być. I z wielką radością przyjeżdżam tutaj, aby zobaczyć to piękno, zobaczyć tą tradycję, zobaczyć te wartości, którymi żyje tutaj społeczność tej gminy. Myślę, że jest ten czas szczególny, czas nadchodzących świąt, ale i w Polsce, w Europie jest, czujemy to, mamy obawy, przeżywamy to i szukamy oparcia, szukamy siły, żeby móc z tym wszystkim się zmagać. I do czegoż się możemy odwołać? Jakież to wspaniałe, że mamy możliwość do historii, do tradycji, do głębokiej wiary naszych praojców, naszych dziadów i na tym możemy się oprzeć. Bo to wszystko, o czym mówię, jakże wspaniale tutaj właśnie z tego miejsca widać, patrząc na tą salę, bo te stroje, te dania, te potrawy, to wszystko wynika z tej historii. Ten kapłan, który tutaj jest, jakże przypomina nam, że on zawsze był z narodem, Kościół był z narodem, oni byli z nami. I te wartości, które nam przekazywali, to wszystko tworzyło. To był największy motor, największe ogniwo tej tradycji, tego zwycięstwa, tego wszystkiego, co o nas jako Polakach stanowi.
i życzę Wam z całego serca, żeby te święta, a ta refleksja towarzysząca tym świętom wzmocniła nas, umacniała nas, żebyśmy to wszystko, co w takim trudzie, w takim znoju wypracowały pokolenia, żebyśmy tego nie zatracili. Bo jeżeli to zatracimy, to myślę, że niejasna jest przyszłość nasza. Tu, na tych ziemiach, wiemy doskonale, co ta tradycja znaczy, co znaczy Kościół, co znaczą wartości. Przecież tutaj nikomu do głowy w rozmowie nawet nie przyjdzie pomysł, żeby rozmawiać o rodzinie w aspekcie tata A, tata B, mama A, mama B. Tylko właśnie w tym, co Polskę, co rodzinę stanowiło od wieku. I życzę Wam i sobie, i dzieciom swoim, które akurat też tutaj właśnie z wielką radością przybyły, żebyśmy to wszystko zachowali, żebyśmy tego dorobku nigdy nie stracili. Tu w imieniu powiatu chciałem Państwu złożyć serdeczne życzenia, ale z takim wzruszeniem patrzę na te dekoracje na stołach, te wszystkie tradycyjne posiłki, ponieważ ja całe życie mieszkam na wsi i wszystkie te tradycje, które od wiecznych czasów po prostu były kultywowane, w pewnym momencie zdarzyło się w poprzednim okresie tak zamarły. Polikwidowało się te koła gospodyń, wszyscy gdzieś stracili na aktywności. I z taką wielką radością można patrzeć na to, że w taki piękny sposób to odżyło. Że wszyscy tak są zainteresowani tym, kultywują. I tak po prostu wszystko to, co Panie robicie i to, co na tych stołach widzę, to jest taka tradycja staropolska, kultywowanie tych starych zwyczajów i myślę, że przy tym wszystkim pozwoli nam to tak naprawdę dobrze, miło, serdecznie przeżyć te nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkie koleżanki z kół gospodyń, czas tak szybko leci, dopiero spotykałyśmy się na stołach wigilijnych, już są stoły wielkanocne. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzmy sobie także pogodnej wiosny, ciepłego lata i pogodnej jesieni, bo tak naprawdę jesteśmy wszystkie gospodyniami i spotkamy się znowu w grudniu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziś nie czuję.